a ja kontynuuję swą podróż po karkonoskich serpentynach do Karpacza. Teraz właśnie wjechałem, cały czas będąc na drodze wojewódzkiej 367 do miejscowości Kowary, do powiatu karkonoskiego właśnie. No i chyba teraz będę te zakręty pokonywał w dół, tak mi się wydaje, bo tutaj przez powiat kamiennogórski z Kamiennej Góry w zasadzie cały czas jechałem pod górę, więc teraz wychodziłoby, że będę miał zjazd w dół, a tutaj już nieco gorsza droga. W poprzedniej części, za czym się tutaj zatrzymałem na parkingu przydrożnym, to kilkaset metrów wcześniej mieliśmy drogę w lewo. Ja nie pamiętam w tej chwili numerku tamtej drogi. Tam też jest, powiem wam, przynajmniej tak wygląda na mapach, piękna, bardzo malownicza i kręta droga, którą no naprawdę z wielką ochotą, chciałbym pokonać, ale niestety tamta droga jest w remoncie, więc tam nie byłoby możliwości, aby po prostu tam pojechać. Dlatego też cały czas jedziemy tutaj do miejscowości Kowary i później będziemy wjeżdżać w drogę numer 366. Tak naprawdę cały czas jestem na tym 14-kilometrowym odcinku krętej drogi, bo taki jeszcze tam gdzieś za Kamienną Górą miałem znak, że będzie droga z że będą co najmniej dwa niebezpieczne zakręty i że te zakręty będą występowały na odcinku 14 km. Gdzieś to oznakowanie się teraz schowało. Więc tak naprawdę nie wiem, jak dużo jeszcze nam tych kilometrów zostało. Tutaj po lewej stronie było fantastyczne miejsce, z którego widać właśnie tutaj okolice. Świetne spojrzenie na okolice. Niestety zastawione, nie ma możliwości tam wjechać. Przy drodze nie ma znowu gdzie się zatrzymać. Tutaj bardzo fajny odcinek z takimi bardzo krótkimi zakrętami. A widoki są naprawdę przednie. Teraz z tego, co widzę na podglądzie, będziemy się fajnie obracać za momencik.
o 180 stopni w lewo. Ależ pięknie widać tutaj miejscowość, chyba to jest miejscowość Kowary. O, a tutaj nam się kończy ten kręty odcinek drogi wojewódzkiej 367. No więc w zasadzie gdzieś tam zza Kamiennej Góry do Kowar. No tutaj już fajna, prosta droga, aczkolwiek z uszkodzoną nawierzchnią, wobec czego ograniczenie prędkości do 60, nawet do 40. I faktycznie tutaj droga dość mocno zniszczona. Natomiast generalnie polecam, powiem szczerze, jak ktoś się w takich miejscach lubuje, jest fanem, nie wiem, motocyklistą, kierowcą, rowerzystą, lubuje się w jeździe po takich zakrętach, jak najbardziej pamiętajcie, droga 367 od Kamiennej Góry, do tego jeszcze odbicie na drogę, nie podam numerku, 368. Za 500 metrów skręć w lewo. Tak więc można powiedzieć, że no coś fantastycznego. Naprawdę. A ja teraz będę skręcał w lewo, już będę zjeżdżał na drogę 366. Sprzeciwka tutaj oczywiście musiałbym ustąpić. I tyle z skrętej drogi 367.